No, Piotrek ma lajta, jest rozmowa trójstronna, ja was układam. Ale co układasz? Przecież ja dzisiaj rano Piotrkowi powiedziałem jedno, że ja nie pozwolę, żeby na moim kanale ubliżali Piotrkowi i on niech zrobi to samo. I to nie chciał tego zrobić. No to co ja ci mam tu układać? Ale dobra, Paweł, ale to co to ma być? Zakon? Co to ma być? Nie, no bo po prostu są ludzie, którzy robią wszystko, żeby nas podpuszczać, żeby nas tu, kurczę, wiesz, robić sobie jaja z nas. I dlatego powiedziałem, że ja powiem, że jeżeli ktokolwiek tobie na moim kanale ubliży albo będzie podpuszczał na ciebie, to go od razu wyrzucam i zaproponowałem to tobie, a ty powiedziałeś, że tak nie będzie i chuj. Nie, nie o to, tylko... Czyli prosty przykład, chłopaki. Prosty przykład, na przykład u Piotrka na czacie, ktoś pisze, Monika z Warszawy plus Paweł, Piotrek bierze i go banuje, wypierdala. U Pawła z Warszawy pisze jakiś Michał Piwowar 207, albo że powybijał ojcu zębu, Paweł go wypierdala. Ma się trzymać za sobą, rozumiecie? Ale to... O to mi chodzi, ale odrzucił. Ale dobrze. Ej, ale dobrze. Zaczekaj, Paweł. Ej. Ale Paweł. Ludzie piszą to, co ty żeś powiedział, no to co ja mam zrobić? Dlatego powiedziałem, że jak będą pisać na ciebie, czy coś ci ubliżać, to ja będę reagował. Ja napisałem to, co ty mówiłeś, no i chuj, no i co? Piotrek, ja się nie mam zamiaru tobą bawić w piaskownicy, tylko mówię, jeżeli chcesz, żeby było dobrze, to nie daj się podpuszczać, ja się nie będę dawał podpuszczać i wszystko. I stracą wątek i przestaną mieć, a to już najbardziej będzie boleć. No dobra, no to mamy teraz taki przykład. Jak ktoś u ciebie na czacie napisze, że Piotrek współpracuje ze Sławkiem, co zrobisz? Ale Piotrek, kurwa, no bawisz się jak dziecko. Ale nie, no, mam pytanie. Bezpośrednie ubliżanie, rozumiesz? Aha, to, że współpracuję ze Sławkiem, to nie jest ubliżanie. Ale Piotrek, dobra, chłopaki, układajcie się, bo mam telefon, ubliżacie. Zaraz powiesz, że Sławek to jest nie Sławek, a to nie ten Sławek, to pierwszy. Wiesz, Piotrek, ty mnie zawsze próbujesz wciągnąć w taką dyskusję, kurwa, wiesz, żeby zawsze w chuja kogoś zrobić. Nie, no powiedz. Ja ci powiedziałem jedną rzecz. No na jakiej zasadzie to ma być? Na przykład, teraz ci podpadł pasztet pomidorowy, nie? Ale nic mi nikt nie podpadł, tylko po prostu, rozumiesz, ty tam się nakręcasz, a oni cię, kurwa, wkręcają w różne tematy i ty to wchodzisz jak nóż w masło. To tylko o to mi chodzi, żebyś, kurwa, kontrolował trochę tych ludzi, którzy robią cię w chuja po prostu, no. No dobra, no to dlaczego mnie robią w chuja? No bo się cieszą, jak się kłócimy, bo się cieszą, jak się, kurwa, uruchamiasz. No ale Paweł... Nie mają, kurwa, innego życia, tylko siedzą cały czas i tak sobie, kurwa, wiesz. No ale Paweł, no ale te spirale taką nakręciłeś ty, no. Tak niedawno, jak miesiąc temu, ogłaszałeś wszem i wobec moją współpracę, moją różne rodzaju kontakty z różnymi ludźmi. No kurwa, o czym ty gadasz? To ty nakręciłeś ludzi. To nie ja ogłaszałem. A kto? Kto? To Monika pisała, znaczy Mariolka pisała. To są, to Łukasz tutaj przedstawił ci wszystko jak na ręku. Ja ci próbowałem to dzisiaj wytłumaczyć, a ty dalej palisz głupa. Przecież ja tu o nic się nie oskarżam. Po prostu poszły takie rzeczy, jakie poszły i z tym trzeba dyskutować, a nie... Jeżeli Mariola pisze spokojnie, Piotr z Kasią jest w Białymstoku, no to kurwa, no to... No to ale ej, to, chwilę, ja do kogo to pisała? No ja nie wiem, do kogo to pisała. No i, ale pokaż mi, do kogo to pisała i kto z nią pisał, bo nie było pokazane. Już próbujesz, no pisała do tego pseudolekarza, no i co teraz powiesz? No to dajcie mi to, że pisała do tego pseudolekarza. Ale to ci da, no przecież to wisiało u Ola kupę czasu, no. Aha. Ani się do tego nie odniosłeś, ani kurwa nie wytłumaczyłeś, ani nic, tylko paliłeś głupa. Ale to pisała ta Mariola, tak?
No Mariola pisała, no teraz przecież, no to, no to zaraz tak, jadę do Bielska i ci przyniosę pod dom ci pod Ale to nie o to, nie. Jak ja słyszę, że ona jest taką osobą, a nie inną, to teraz akurat jej uwierzyliście w to. Jak ona to pisała oczywiście. No nie wiem, bo ja nie mogę. Z tobą to jest taka rozmowa. Jak ja ci powiem, że w zoo widziałem słonia, to ty mi zaraz powiesz, że proszę mi go przyprowadzić i pokazać. No, ale to nie o to się rozchodzi, bo na przykład ja mam takiego screena, gdzie ten doktorek insynuuje, że postara się o takie coś, żeby na mnie to napisać, że on się weźmie za mnie. Rozumiesz? No i co? I to też mogę w internet wjebać, czy nie? Piotrek, jesteś mistrzem kamuflażu. Jesteś mistrzem, bo ty na każdą, na wszystko masz swoją odpowiedź. Nie, no bo ty mi mówisz tak, bo Mariola tak napisała i to już jest kurwa amen, bo Mariola tak napisała. Ja nawet kobiety nie znam. A ty tego nie wyjaśniłeś. Ale co miałem wyjaśnić? No to co napisała? A to jak ja miałem to wyjaśnić, bo ja tej kobiety nie znam. A no to jest twój problem. No jak mój problem? No to ty mi mówisz tak. Dobra Paweł. Teraz tak, ja ci powiem tak. Na przykład Anna B. napisała i ty mi musisz to wyjaśnić. No i to jest twoja narracja. Nie, no bo ty tak mówisz. Mariola napisała, jest to i teraz ja mam to wyjaśnić. No, ale przynajmniej powinieneś wyjaśnić. Ale co? Ty zacząłeś kombinować na wszystko. Ale co? Do piasku, chowałeś głowę do piasku, ukryłeś filmy. Ale nie, nie. Po dwóch tygodniach wyłazisz i mówisz, że jest wszystko okej. No. Tak, bo jest okej. Bo jest okej. No i wam. No i w porządku. No, i no, teraz. Jest okej. No. I teraz tak, wszystko było oczywiście na mnie, bo Mariola tak napisała i reszta. Mariola napisała do lekarza, że lekarz, że wcześniej już, za czym jechaliśmy do Białegostoku, już było wszystko obgadane, tak? No, jestem mistrzem zamącenia wody. Ale nie, no bo ty tak powiedziałeś, że Mariola tak napisała. Że już się kontaktowaliśmy. Ale ja nie kombinuję, kto gdzie napisał, kto gdzie pojechał. No to teraz, no to kazałeś mi się odnieść do tego. No, poszła wiadomość, znalazłeś się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i tyle. Ale kazałeś mi się do tego odnieść, a ty teraz, jak ja tobie mówię, to ty mówisz, że cię nie interesuje to. Do tego się powinieneś odnieść zaraz, 2-3 tygodnie temu, a nie teraz. Aha, a wiesz co, Paweł, napisała mi tutaj taka też Mariola, że zesrałeś się na rzadko, powinieneś się to odnieść 2-3 tygodnie temu. No i taka z tobą dyskusja. Nie, no bo z tobą jest taka dyskusja. Ja powiedziałem ci jedną rzecz. Ja wiem, że, bo ja nie mam do ciebie pretensji, bo ty oprócz chorowania sobie ze mnie, to nie masz nic do powiedzenia, bo ja jestem tutaj twoją muzą. Trudno, niech tak będzie, ale Piotrek, trzeba mieć umiar i trzeba mieć troszeczkę... W czym umiar? No w tym umiar. Dzisiaj rozmawialiśmy chyba w 6 osób. No. I ci zadał ci ono jedno podstawowe pytanie. Tak, jakie? Kto ci zmontował te filmy? No, no i... Sam sobie montowałem. Ej, chwilę, odpowiedziałem na to pytanie? No odpowiedziałeś, no. No to o co ci chuj chodzi? No o to mi chodzi, że nic samemu nie wymyślasz, tylko pani w Berlinie siedzi i montuje i wymyśla. To nie ty, ty jesteś tylko niemym świadkiem, jesteś ofiarą tej pani, bo wykazujesz wszystkie... Ale ty, no to tu się rozchodzi teraz o to, żeby co, mam wyjaśnić co Mariola napisała, czy mam wyjaśnić co Kaśka zrobiła? Nie, no po prostu słuchaj, zadbajcie o swój content, zróbcie coś normalnego, a nie ciągle będziesz tu ludziom mówić, że wcale się ze mnie nie nabijasz i tak dalej. To nie chodzi o to, że nabijasz, tylko tu chodzi o to, że się podpierasz cały czas. Nigdy tego, ale to nie ty, bo ja wiem, że to jest ona tutaj trzyma to wszystko za ryj, a ty tylko robisz dobrą minę do złej gry. No. A kto ci tak powiedział, że to ona? Ale przecież ja to widzę, to nie musi.
A, no tak, jak ty to widzisz, to znaczy masz rację. No cóż, no. Piotrek, nawet nie masz teraz swojego kanału. Nawet nie masz swojego kanału. A wszystko ten? Żeście poukrywali, wszystkie filmy żeście poukrywali i ciągle jest coś nie wychodzi, nie wyjdzie z tym, to zaraz jest skasowane i tak dalej. Ale to mnie to nie obchodzi. Piotrek, czy ty ogarnij się, to wtedy może być dobrze. A dlaczego się nie chcesz ze mną spotkać? Ale ja się z tobą spotykałem wiele razy. Ale dlaczego? Ludzi, żeby się z tobą spotkać w cztery oczy, bo nie ma świadków. I wtedy tak jak dzisiaj na początku streama kłamałeś, o czym żeśmy rozmawiali. Bo sprawa nie wyglądała na to, że ja się z tobą nie chcę spotkać. Bo ja z tobą się mogę spotkać w każdym razie, ale nic z tego spotkania nie wychodzi. Bo za dwa dni znowu ci ona każe coś zrobić. W czym kłamałem na początku streama, że powiedziałem, żebyśmy się spotkali, to ty powiedziałeś, że nie spotkasz się ze mną. Słuchaj, nie kasuj tego streama, to będziesz wiedział, w czym skłamałeś. No, zrobiłeś z siebie ofiarę, że ciągle cię atakujemy, że nie damy. Ale cię... Ej! No. Jakie atakujemy? Atakujesz, nie atakujemy. No to czy, że ja cię atakuję, że nie możesz o niczym powiedzieć, nie możesz sobie nagrać filmiku, bo ciągle mam pretensje. No Piotrek, weź kurwa, ile ty masz lat? No to tak jakbyś miał z 15, gadasz, no. O, Kaśka jest na kanale. No widzisz, Kaśka jest na kanale. No i teraz już nic nie możesz powiedzieć. Dlaczego? No. Dlaczego? Ja mogę powiedzieć. Bo pani przyszła i teraz trzeba siedzieć cicho. Nie, ja nie muszę siedzieć cicho. No, daj sobie spokój. Przynajmniej ja wiem, że się uruchamiasz, ale tak jak dzisiaj ci powiedziałem, sprawa jest krótka. Robimy swoje, nie śpieszamy się jeden drugiemu. Ja z siebie nie mam zamiaru sobie pośmiechujek robić, choć mógłbym robić, a nie mam zamiaru, bo to nie jest mój temat. A ty się wysługujesz mną, a później wszystkim próbujesz powiedzieć, że nie, no ale przecież to nie jest o nim, to przecież to nie, to tamtego. Dobra, kurwa, weź na siebie opamiętaj. A to masz patent na cały internet? Nie mam, tylko chciałbym i mówiłem ci, że nie życzę sobie, żebyś ze mnie drwił i kpił. Rozumiesz? Ja wiem, że to nie ty drwisz i kpisz, tylko ta twoja pani, bo ona Sławuś jej kazał i ona dalej to wszystko ciągnie jak ta lala. Także nie wchodź w te gówno, bo zobaczysz, wszyscy cię opuszczą bez skrupułów i zostaniesz ram i będziesz się trzepał po internecie. Ale to Paweł już od 2 lat próbujesz to zrobić, żeby wszyscy mnie opuścili. Będę się trzepał sam po internecie i od 2 lat już to usiłujesz robić. Z nienawiści do Katarzyny usiłujesz mnie utopić. Ale zobacz kurwa, jakoś wypływam, a ta twoja nienawiść do tej Kaśki to już się zrobiła w obłęd, psychiczną chorobę. Zastanawiałem się, dlaczego tak po mnie jedzie, a teraz dowiedziałem się, że z polecenia pana z Bielska to robi i taka jest gmina. Masz na to papiery? Słuchaj, weź zadzwoń do Mariolki, do Sławka. Masz na to papiery? To pokaż. Pokaż papiery i od razu kurwa robimy rząd. Pokaż papiery i robimy rząd. I zaraz ci dam wszystkie papiery. A, no to nie masz, to sobie gadasz, bo sobie gadasz. No bo jestem pewien i... A Kingu też? Szczęsny też? Kingu też? No to twój przyjaciel. Ale nie, chwilę. No ale chwilę, no teraz mi odpowiedz. Czy King też jest w tym gronie? To jest twój przyjaciel i Katarzyny. Przecież mam serduszka stawiał na czacie. No to musisz Kinga zapytać. No to teraz Szczęsny też? Nie no, teraz to jesteś dla Kinga chujem, bo już po was jedzie, no. Oj. No nie widzisz tego? No Paweł, widzę, że tylko, że kto tobie stanie okoniem, to od razu jest współpracownikiem Sławka. Ja jestem ci
cierpimy i powiedziałem, że wszystko i tak nie wyglądało. Szedłem znowu negocjować, panowie. No kurwa, dajmy dzisiaj sobie spokój. Ale jakie negocjacje? Przecież obejrzyj sobie Piotrka streama, jak na początku streama od razu przedstawił inną wersję tej rozmowy. Jak inną? Jak inną? No, to nie kasuj tego streama, to każdy sobie zobaczy, o czym było mówione, a o czym ty powiedziałeś. Ja od razu powiedziałem, o czym było mówione. Co miałeś do zaproponowania, tego nie przyjąłem. Nie przyjąłeś mojego spotkania, nie chciałeś się ze mną spotkać i o tym było mówione. A co chcesz? Co jeszcze chcesz, by mi to manić? Ja się mogę z tobą spotkać, codziennie mogę się z tobą spotkać. No to dzisiaj. Dzisiaj. Tak, pewnie, bo co, bo ćwiarteczkę zrobiłeś i teraz masz ten wenę twórczą. No możesz się cały czas ze mną spotkać, no to dzisiaj. No i widzisz, i powiedziałeś prawdę, że mogę się cały czas z tobą spotykać, ale po co? To jest, trzeba zadać sobie pytanie, po co? A, no tak, aha. A no tak, to trzeba uzgodnić sprawy internetowe, nie normalne, prywatne, tylko internetowe. A co się mam z tobą spotkać, jak za chwilę... Przemek Ostrowski z Suchowa Wydatomik, bo tutaj widzę, że się tak udziela. Przemku, jedziemy do ciebie. 1992. Także niech Przemek Ostrowski wam powie, jak jest, Suchowa. No właśnie, masz tam takich ludzi, którzy cię podpuszczają, ale już niedługo będą znowu telefonicznie wszyscy przepraszać. Słuchaj Piotrek, powiem ci tak, masz tam paru kurwa staniaczków, którzy aż przyszło do tego, żeby nas tutaj kurwa kłócić i podpuszczać. I ty... Dobra, Paweł. To teraz będziemy robić tak. Kto tylko tobie ubliży, albo coś złego na ciebie powie, mam jechać i go zabić. Nie? Masz po prostu zwrócić na to uwagę. Aha. No to dobra, to zwracam uwagę. Ja wiem, że nie będzie kontentu, bo trudno teraz zwrócić uwagę ludziom, z którym uwaliłeś w dupę. Trudno teraz zwrócić uwagę. Jaka miejscowość, to dawaj. Szamuj troszeczkę. Wrócić i powiedzieć hamuj, bo to jest mój brat. Mnie stać na to, żeby powiedzieć, słuchaj, hamuj Deszko Bajerę, bo to jest mój brat. A ciebie stać? Tak, ja właśnie, mnie stać na to, oczywiście, że mnie stać. To róbmy swoim i będziemy mieli problem załatwiony. A, to tylko problem internetowy, a już o życiowym nie. A to w internecie mamy problem. Dobra, to wiedziałem o tym, dobra. To ja już się przejmowałem. Ja już się przejąłem, że my mamy jakiś problem cywilny, taki prywatny, a my tylko w internecie, no to dobra Paweł, to ja nie wiedziałem o tym. Dobra, to chuj. No w internecie musimy żyć w zgodzie, no jasne, no jakie to łatwe. O kurwa, nawet nie wiedziałem, ale łatwe, no. A co powiesz poza internetem? Jakie warunki poza internetem? Ale do tej pory nie było internetu i żadnych warunków nie było. Wow, a to w internecie. Dobra, Paweł, masz załatwione. W internecie będziesz u mnie bohaterem. Masz załatwione. Tak. Wiesz o co chodzi, tylko kurwa cały czas palisz buba, a wiesz dlaczego? Nigdy nie powiesz czegoś bezpośrednio, albo nie powiesz tak będzie. Bo musiałbyś się później z tego tłumaczyć. Nie, bo ty powiedziałeś o internecie. Omijasz temat, żeby później powiedzieć, przecież ja tego nie mówiłem, no. Ale nie, ty powiedziałeś o internecie, więc przyznaję ci rację. To nie ma problemu. Dobry dzień, dobry. Dobra, zostawię. Robienia z człowieka głupa, żeby go tak zamotać z każdej strony, na wywijać. Witam cię, Bartek, witam cię. Żeby to jakoś grało, tylko że musisz niestety
poświęcić paru swoich przyjaciół, którym bardzo zależy na tym, żeby nam dokuczać. Wrażać lepiej na pobracie, jeździć, kpić, bo ci ludzie nie będą się sobą pierdolić, tylko od razu zrobią króciutko i cześć. A ja to, co poświęcę, ja jestem w stanie poświęcić wszystko, bo ja nie mam znajomych, ale to jak ja zaproponowałem, żeby to robić, to się nie podoba. Ale co mi zaproponowałeś? No co? No powiedz, co mi zaproponowałeś? No kurwa, no palisz głupa? Przed chwilą o tym gadałeś, o Barnejowie. Nie. No i co mi zaproponowałeś, no? Ale co ci zaproponowałem? Żebyś był normalny. Ale to jak, to miało być normalnie? Tak. Aha. No, to ty wolałeś na szale rzucić, kurwa, wszystkie ważne rzeczy. Ale jakie ważne rzeczy? Bo zaraz. Ważne rzeczy z życia prywatnego, to ty wypierdalałeś na internet, nie ja. Tak, właśnie dzisiaj udowodniłem ci, że ten niby pasztet pomidorowy wie rzeczy, o których wiedziałem tylko ja i ty. O nie, chłopie, o nie. Ja z pasztetem pomidorowym nie mam w ogóle żadnego kontaktu i tu ci może powiedzieć. Wiem o tym, że ty już zaczynasz robić aferę, to ja wiem o tym, zaczynasz robić aferę, bo nawet ja się sam zdziwiłem, ale ty zaczynasz już aferę wokół jednej osoby robić. Pamiętasz afery wokół... Człowiek zadaje mi pytania na czacie, zadaje mi pytania, o których wiem tylko ty i on. A nie, ja nie wiem, ja o tym nie wiem. Wiesz bardzo dobrze, o czym mówię. Ale nie, ja nie wiem, słuchaj, ej. Ej, nie zawijaj teraz już w trąbkę. Ja nie wiem, o czym była rozmowa, jak odwiedził cię mój syn. Ja nie wiem tego. A nie wiesz? No nie wiem, bo mój syn... No to ja o tym wiedziałem, chociaż mnie też w domu nie było i zadzwoniłem do paszteta i mu to powiedziałem. Bo mój syn ma swoją rodzinę, ma swoje życie. I nie jest zajebany w internecie. I dlatego ja na temat internetu z Andrzejkiem nie gadam. I tyle. Piotrek, proste. Klepałeś tym swoim przydupasom. Aha. O Eli jeszcze klepałem, tak? Co jeszcze? Twoja przyjaciółka wyciągała moje firmy, wyciągała moje długi. Co powiedziałem na temat Elki? Co powiedziałem na temat Elki? Pytanie zadaję, co powiedziałem na temat Elki? Ale co? No, nie, no odpowiedz mi teraz. Co powiedziałem na temat Elki? Aha. To jest właśnie twoje, widzisz, rzucenie w internet, kurwa, kłamstwa, oszczerstwa, a potem palenie głupa. Piotrek, jeszcze raz ci mówię, czy jeżdżenie po Warszawie i trąbienie pod domem i podjeżdżanie pod mój dom, czy robienie sobie zdjęć z moim samochodem, czy różnego rodzaju wrzucanie moich danych personalnych na internet przez tą twoją panią, do tego zapomniałeś o tym już? Słuchaj, bardzo dużo ludzi jeździ tutaj pod moim domem, trąbi, nie wiem czy to z internetu, czy nie z internetu, i każdy zna mój adres, do busa mi wstawiali zdjęcia różnego rodzaju. Zobacz, ja nie mam z tym problemu. Ej, a znasz takie powiedzenie, nie rozmawiaj z kretynem, bo sprowadzi cię do swojego poziomu, a później zabije doświadczenie? No widzisz, jak ty z kretynami rozmawiasz, takie masz właśnie teraz, widzisz no. Ej, Paweł, ja ci powiem tylko jedno. To ty żeś rozmawiał o weselu, to ty żeś mówił, że ja u ciebie byłem i zjadłem za darmo rosół. No kurwa, no to... Chyba nie. Ale ty pierdolisz. No jak? No przecież ty tak krzyczałeś. Wymyślasz rzeczy na poczekaniu. Nie, no. Wymyślasz rzeczy natychmiast, no. Nie, no, że byłem zaproszony... Zweryfikować, więc rzucasz kurwa to w ten internet i te twoje przydupasy to podłapują. Ale to ty powiedziałeś, że za darmo rosołu zjadłem, no. No kurwa, przecież, no nie wypieraj się. No.
No ja gadałem o tym. 6 osób dzisiaj, 5 osób dzisiaj, dzisiaj 5 osób przekonało się, jak kłamiesz. Ale jak kłamie? Jak się przekonało? Jak się przekonało? A to poczekaj. Jak się przekonało? Pytanie, jak się przekonało? Jak się przekonało? Wiesz co ty kurwa do brata powiedziałeś? Jak brat do ciebie powiedział tak: Paweł, spotkajmy się kurwa we dwóch, posiedźmy, pogadajmy. A ty mówisz tak: ja nigdy nie spotkam się. Ja dlatego tu ze świadkami rozmawiam z tobą. I ty do mnie mówisz tak. No, tak żeś powiedział. Nie spotkam się z tobą, bo to nie ma żadnego sensu. No i powiedziałeś, że tylko ze mną rozmawiasz przy świadkach, tak czy nie? Ale z której strony bezpieczne? Z tobą nie można rozmawiać sam na sam, ponieważ natychmiast to wszystko przekręcisz i później będziesz mi mówił, żebym ci dawał dowody na to. Ja nie chcę, Piotrek, my możemy się spotkać sami, porozmawiać o dupie Maryni, ale nie tutaj jest wszystko. Ale najpierw mówisz, że możemy się spotkać, a teraz możemy, czy nie możemy? Bo sam już nie wiem. Piotrek, kurwa, nie mamy. Po co się chcesz spotykać? No po co? A, no tak. No zobacz, jak my teraz ze sobą rozmawiamy, to powiedz, w jakim celu. A, nie, no tak. Ty, zapomniałem. Przepraszam. Chcesz coś powiedzieć? Przepraszam. Chcesz powiedzieć, co się nie nadaje na internet? Przepraszam. Nie możemy się spotkać normalnie, bo tylko internetowo, telefonicznie, i muszę spełnić tylko te warunki i już jest wszystko okej. Okay. Rozmawiamy teraz o internecie, więc to się wszystko o internecie dowiedzie. Tak. Prywatnie możemy sobie porozmawiać, ale nie o internecie. Ja prywatnie ci powiedziałem jedną rzecz, że dopóki pani z Berlina będzie trzymać nam tobą rękę, to nigdy między nami dobrze nie będzie. Wszystko, żeby to zniszczyć. Ale jak pokazałeś, bo ja dalej nie wiem, jak ty to pokazałeś. No, nie jest to pewnie, to głupa. To po prostu wróciło 2 tygodnie temu, żeście się schowali pod kamień i siedzieliście. Z jakiego powodu? Znaczy, jak pod kamieniem? Jak pod kamieniem? Wyczyścili kanały. Wtedy, kiedy pani z Berlina wyczyściła kanały, rozwaliła moje kanały. I teraz mi odpowiedz, dlaczego to zrobiła? Jak myślisz? O, Kaśka tu jest na czacie, niech ci odpowie. No to ja nie czytam czatu, bo ja nawet nie wiedziałem, że masz lajka. Dobra, ja mam 7%. No, także ona robi wszystko, żeby się mścić, bo nie dałem się zbajerować, bo nie dałem się na słodkie. A, to chciała cię zgwałcić. Któremu? 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 Ale któremu? Hej. No dawaj, któremu? O, nie wiesz. No dawaj, a ja ci coś powiem. Ty mi powiedz, któremu, a ja ci coś powiem. Ale nie, powiedz, któremu. Myślę, że jestem idiotą, że będziesz tutaj... Ale nie, powiedz któremu, a ja ci już na ten temat powiem. To niech ci Kasia powie. Ale no widzisz, boisz się powiedzieć któremu? Tak, boję się jak cholera. A to ja ci powiem. To może ten któryś, któremu życie rozjebała, może jakoś wytłumaczy się, jak chciał pożyczyć 5000 zł i mam to nagranie na rozwód. A ty już w gówno. A jak? No co? Ale to co? No widzisz. Jak tobie się prawdę w oczy mówi. Ale jaka prawda? Ale jaka prawda? Przecież ja mam to nagranie, jak prosił kogoś o pożyczkę na rozwód. No o czym ty pierdolisz? Masz tysiące nagrań, tylko... No mam. No mam. No mam i... Ale ja ci prześlę to nagranie. Ej, Paweł, ja ci prześlę to nagranie. I przestaniesz... A dlaczego? I przestaniesz jęczeć w czyimś imieniu. Ja ci prześlę to nagranie. Nie, tobie prześlę, żebyś nie jęczał. Nie będziesz mnie tutaj wikłał w swoje... A widzisz. Już skończony temat? Nie chcesz już dalej dyskutować?
ja chciałem, powiedziałem ci, że dopóki nie opuścisz towarzystwa tej pani, dopóki nie zmądrzejesz, to nie mamy o czym rozmawiać. Pawełku, ja ci powiem tak. Zaczynasz się trochę kompromitować. Wchodzisz na jakieś tematy, ale potem jak już przyjdzie do naprawdę do wyjaśnienia, jak to było, to już zaczynasz zmieniać temat. Już to, już tamto, ty nie chcesz wchodzić. To po co zaczynałeś ten temat, że ona już jednemu rozwaliła życie? Po co zaczynałeś ten temat? Nie trzeba było go zaczynać. Bo jest kobietą złą i ona nie może patrzeć, jak ludzie są szczęśliwi. No, sama nie jest szczęśliwa. No i dobra, Paweł. No i dobra, masz rację. A teraz jak ja chcę ci pokazać, że tamta strona jest nieuczciwa i pierdoli głupoty, to już nie wolno. Nie, nie, tobie prześlę, żebyś wiedział, że to jest pic. Rozumiesz? Ale Piotrek, kurwa, ja nie chcę o tym wiedzieć nawet. Ale to nie o to się rozchodzi. Jeżeli zacząłeś temat, oskarżyłeś kogoś o rozjebanie małżeństwa, to ja chcę ci podać, dowód, że to tak nie było, a ty już mówisz, że nie. Piotrek. No jak? Jak ty potrafisz skomplikować te rzeczy? Ale jak potrafię? Ja ci chcę tylko... Paweł, zacząłeś temat. Powiedziałeś, że rozjebała życie jednemu. To ja ci chcę udowodnić, że nie tak było i ci prześlę to nagranie. I teraz widzisz, już nie wiesz, jak ten temat skończyć. Co? Ja już skończyłem temat. Rozjebała życie chłopakowi, teraz chciała rozjebać mnie. No to dobrze, no to ja ci przyślę, posłuchaj. No dobrze, to ja ci przyślę teraz nagranie, jak ten uczciwy człowiek, który tak rozjebany ma małżeństwo, co mówił? A mnie to pierdoli. A dlaczego? No to po co zaczynasz ten temat? Bo mogę. Nie. Bo chciałeś być mądry i naraz się okazuje, że kurwa o dużo rzeczy nie wiesz. Ale Piotrek, ja wystarczy, że wiem to co wszyscy wiedzą. Nie wiesz! Nie wiesz, Pawełku, nie wiesz! A ja w wasze gówniane rzeczy wchodzić nie mam zamiaru. Nie wiesz, dużo rzeczy nie wiesz, a próbujesz na internecie pokazać fachowca. Żeby do kogoś zepsuć opinię, to będziesz wymyślał rzeczy. Ale nie, ja mam na to potwierdzenie, ja ci to prześlę i wtedy do mnie powiesz tak, Piotrek, kurwa, ale ja byłem głupi. Ej, Piotrek, no? Ja nie chcę twoich potwierdzeń. A dlaczego nie chcesz? Ale rzuciłeś oskarżenie. Ty masz na wszystko potwierdzenia. Ale rzuciłeś, Paweł, rzuciłeś oskarżenie na człowieka, więc teraz chcę ci pokazać, jak było, a ty już nie chcesz. Już nie chcesz. Już naraz zrezygnowałeś. To po co rzucasz oskarżenia? Nie chcę, bo wiem, że uwikłacie w kolejny głód. To na chuj oskarżasz inne osoby? Pytanie. Teraz było oskarżenie. I jak teraz jest obrona... Oczywiście, że oskarżam. I oczywiście, że tak to odbieram. I nie tylko ja. I tutaj nie ma co się oszukiwać. No to bardzo dobrze. To można się bronić przed tym oskarżeniem? To się brońcie. A widzisz, jak? No nie wiem, no kurwa. No to właśnie ci prześlę coś, żebyś zobaczył i wtedy będziesz myślał inaczej i wtedy pomyślisz, kurwa, mieli rację, czy nie? Ale że co? Że co mieli rację? No, że tamten biednie skrzywdzony, to jest partacz, kurwa, to jest normalny... Że wyciągniesz wszystkie rozmowy prywatne, które żeście nagrywali. Ale z kim? Ja nie nagrywałem z nikim. No to skąd to nagranie jest, no? No z sądu o pozew o rozwód. To ty mówiłeś o rozwodzie. A z sądu nagranie. No, to ty mówiłeś o rozwodzie. Ja nie mówiłem o rozwodzie. Nie oskarżałem nikogo, że rozbija małżeństwo. Ty teraz oskarżyłeś. No i dalej oskarżam. No to będziesz, kurwa, chyba musiał se to kurwa, na talerz wrzucić razem z sałatką i zeżreć z powrotem, bo naprawdę tu żeś przegiął i sam dobrze o tym wiesz i teraz zmieniasz już, kurwa, temat.
zmieniam, mówię to, co myślę i tyle. No dobra, ale odwołasz to? Ale co mam odwołać? No to co byś powiedział? Piotrek, kurwa, wkręcasz mnie w swoją... Ale odwołasz, jeżeli ci udowodnię, to odwołasz to, co żeś powiedział przed chwilą? Tyle rzeczy miałeś na tym swoim życiu udowodnić i tyle rzeczy miałeś wyjaśnić, bo wyjaśnij najpierw te zaległości, które masz chuj, a dopiero później weź się za udowadnianie na bieżąco. Ale odwołasz czy nie? To ty miałeś już nie udowodnić. Ale odwołasz? Pytam się, jeżeli jesteś charakterny, odwołasz czy nie? Jeżeli udowodnię, że tak nie było. Tak myślę i tak to widzę, rozumiesz? A już inna narracja. Aha, chciałeś zabłysnąć, chciałeś pokazać, jakiego to mamy skurwysyna, który rozpierdala rodziny, a ty jesteś obrońcą uciśnionych. I już inna narracja. Już się zmieniło zdanie. Ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę słyszeć. Ty się powinieneś wstydzić, oskarżać innych ludzi. Która ci we łbie pomieszała razem z internetem, bronisz tej kobiety, jak gorzej nikogo z rodziny, mnie tak byś nie bronił, jak jej bronisz. Ty się... Jeśli na nią powie słowo, to od razu dostajesz furii. Ty oskarżasz ludzi bezpodstawnie, zrozum, bezpodstawnie. Ja to ci udowodnię. Oskarżała mnie bezpodstawnie. Ale ja ci... Ale ej! Mądralo, ja ci to udowodnię, że teraz to oskarżenie, które pierdolnąłeś, ja ci to udowodnię i zobaczymy, czy się ze wstydu spalisz. Dobra, czekam, udowadniaj. No to ci wyślę. Sławkowi wyślij. A widzisz, jaki jesteś skurwysyn? No widzisz. Nie skurwysyn, tylko nie chcę się bawić w swoją grę. Widzisz, jaki jesteś skurwysyn? Widzisz, oskarżyłeś i teraz zostałeś złapany na kłamstwie. To niech mnie poda do sądu, już parę razy mnie miała podać. Ale właśnie. Ona wszystkich dookoła podaje, tylko nie Rafał. Ale widzisz, teraz, ej, nie zmieniaj, jaki Rafał. Teraz Rafałowi rozjebała życie, ej, zaczekaj, nie zmieniaj tematu. Oficjalnie mówię, że rozjebała Krzyśkowi małżeństwo i chciała rozjebać mnie. I niech mnie poda do sądu i tam zobaczymy, będziesz... O nie, nie będziesz. Adwokat i będziesz powody dawał. O, nie będziesz w sądzie. A wiesz dlaczego nie będę? Bo wyszłoby całe to gówno przed sądem i byłoby, kurwa, jeden wielki cyrk. I ona tego się boi, bo bardzo dobrze o tym wie. I dlatego nie decyduje się na taki krok. Nie będziesz w sądzie, ale będziesz się grubo chyba tłumaczył. Tak, przyjedź i mnie pobij. Ale nie, ja nie będę jechał. Ja nie będę, a dlaczego ja mam jechać? A dlaczego mam się grubo tłumaczyć przed tobą? Przecież to dla ciebie... Ale nie przede mną, nie przede mną się będziesz tłumaczył, człowieku. Ale zobacz, ile jest kobiet na czacie, na internecie. Dlaczego nie bronisz innych kobiet, tylko tak? Ale nie przede mną się będziesz tłumaczył, tylko za to, że zacząłeś taki temat, oskarżyłeś inną osobę, będziesz się tłumaczył przed chyba tymi osobami, nie przede mną. O, czekam na to. No, mogłeś w ogóle o tym nie rozmawiać, wiesz? Mogłeś nie rozmawiać, ale ty już nie miałeś argumentu. Pewnie, że trzeba rozmawiać tylko o tym, o czym wy chcecie rozmawiać. Nie. Wmieszałeś człowieka, którego nie powinieneś mieszać. Ale żeby podwyższyć swój status idioty, no zachowaj się jak idiota, no i tyle, no. Powiedz tej pani, że ja z Bielska pieniędzy nie biorę i nie korzystam z pieniędzy z wykorzystywania ludzi. Groszem może nie śmierdzę, ale jestem uczciwy. Bardzo dobrze. Z nikim się nie sprzedam się nikomu. Dobra, cwaniaczku, papiery. Przez 2,5 roku ci Sławek płacił. Papiery na to. Papiery i możemy dyskutować. To nie jest kibel, że se pójdziesz i się nasrasz i nie spłukasz. Papiery i wtedy możemy dyskutować. Powinieneś się wstydzić. Rodziny nie szanujesz. A ty szanujesz. I ją bronisz jak reduty Ordona. Człowieku, opanuj się, bo zobacz, jak wszystko spierdoliła. I ty spierdalasz wszystko cały czas. Nie widzisz tego?
A ona co, przyjedzie raz na jakiś czas i co, kurwa, zrobi dym, tak jak przyjechała wtedy, zrobiła dym i do tej pory to się wszystko wlecze, kurwa. Ale co się wlecze? Co się wlecze? No ten gnój, który tu zostawiła. Ale to gnój to ty zostawiłeś i nie... Gnój... Odwiedzić rodzinę swoją, zamiast, bo przecież mówi, że ma rodzinę, to się kurwa mać szlajała z chłopakami tutaj po Warszawie i kurwa, i jeszcze sobie pośmiechujki robiła. Ale z jakimi chłopakami? Z jakimi chłopakami? Z jakimi? No, mówi ci to coś. A to chłopak, nie chłopaki. Halo? Halo? Nie wyrzygujcie, kurwa, wszystkiego. Ale dobrze, dobrze, Piotrek, możemy posłuchać, ja mam czas. Nie, ale po co? Ale dlaczego po co? Ty, może... Ale Piotrek, może akurat trafimy na taki temat, gdzie Paweł nie będzie miał nic do powiedzenia. O czym mam zapomnieć? O tym, że obca baba wyzywała mnie, o tym, że obca baba robiła wszystko, podpuszczała ludzi, przyjeżdżała pod dom, robiła sobie zdjęcia, a o tym mam zapomnieć? A o czym ja mam zapomnieć? Że dostało mi się za nic, o tym mam zapomnieć. Ale kto, od kogo dostałeś? Śmiała się później, że w busie muszę spać i tak dalej. Ale Paweł. No ale już jej dawno nie ma w twoim życiu, Krzysiek, kurwa. Paweł, ale ty... Cały czas ma sznureczki do Piotrka przyczepione. Ale Paweł, ty nie spałeś w busie, bo cię ludzie pilnowali, nie spałeś w busie. Nie kłam. No, masz na to pewnie dowody. No. Ja mam. Zdjęcia. Już ci ludzie, których żeście okłamali, już od was odeszli i już się przekonali. No dobra, Paweł. Dobra, Paweł. Dobra. Konkrety. Gdzie masz ludzi, których oszukałeś, których żeście oszukali oboje? Gdzie są ci ludzie? Którzy ludzie? Konkretnie. Ale ej! Konkretnie. Którzy ludzie? Konkretnie. Gdzie masz moderatorów, którzy od ciebie odeszli? Ale którzy? No, czemu psujecie? Wymień, ale posłuchaj. Wymień niki tych moderatorów. Paweł X, Tyski, Z i kogo ci jeszcze mam wymienić? No wymieniaj. No, nie wystarczy ci trzech ludzi, którzy przejrzeli wasze kurwa zakamarki. No to, i chcieliście się nie no to, no to bardzo dobrze. Chłopaka, no. No to bardzo dobrze. I teraz, aj bardzo dobrze. No. Jeżeli mówimy o Pawle X-ie. Mało wiesz. No, o co się rozchodzi? O co? No, mów szybko. A Paweł Ożański, po którym żeście pojechali później? Ja nie jechałem po żadnym Pawle Ożańskim i on ci może to przyznać. Nigdy w życiu mu złego słowa nie powiedział. To czemu się na was poznał? Ale jak się poznał? No, czemu się poznał? Ale jak się poznał? Się pytam, jak się poznał? No, ale co ty gadasz, Piotrek? Jesteście oszustami. Jesteśmy oszustami, a ty jesteś uczciwym człowiekiem. Zdjęła z kanału wszystkie filmy i zgłosiła mnie tak, jak zgłasza Sławek. A więc zgłosiła mnie, później się przyznała do tego, że zgłosiła mnie, chociaż nie była właścicielką praw do tego, ale wykorzystała lukę, której podpowiedział Sławciu, bo to jest metoda Sławcia, i tą luką załatwiła parę kanałów i dodatkowo jeszcze Łukaszowi zrobiła sprawę za ubliżanie. Wlazła do obory między świnie i się dziwi, że ktoś powiedział na nią świnia. I teraz poszła do sądu, bo strasznie ją obrażali. Pani doktor siedzi w instytucie, a w chwilach wolnych wychodzi do parku, chodzi po kawiarniach, rozmawia z normalnymi ludźmi, a nie wchodzi w bagno, a później drze mordę, że sobie w bagnie ubrudziła nóżki i pantofle. No dobra, już skończyłeś swoje mitomankę. Teraz posłuchaj tak, a skąd o tym wiesz?
No to jak to skąd? No przecież to jest na czacie, niech ci napisze. Skąd. Ale co na czacie? No ty wiesz, co ona tam robi w Berlinie, jak żyje, do kogo chodzi, z kim się spotyka? Ja ci powiedziałem, co powinna robić normalna kobieta z wykształceniem. A może to robi? A skąd wiesz, że tego nie robi? Ty. Właśnie teraz to robi. Właśnie no ale skąd ty, robi. Skąd wiesz, ale nie, skąd wiesz, czy ona na co dzień nie chodzi do kina, do kawiarni, skąd wiesz? No nie chodzi, dlatego że no. zajmuje się kształtaniem ludzi w życiorysach. No przecież siedzi teraz na czacie, jak już tyle lat gadamy, wałkujemy ten sam temat Kasi Siewierskiej, a jakbyście dzisiaj po prostu zapomnieli. Ale on nie zapomni, on jest chory. On nie zapomni, on jest chory. Musisz zapomnieć. Ale o czym? Poczekaj, Sikora. Jest 14:20. Normalni doktorzy kończą o 15:00. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jesteście zgranym duetem. Ja pierdolę. Kurwa mać. Ty, tak się ośmieszasz. O 14:30 co robi normalny doktor? Leczy, kurwa, leczy, jak nie wiesz co. Tak. Ale powiedzcie, co by musiało się stać, żebyście się naprawdę pogodzili tutaj na tych waszych kanałach? Ale to, no, Pawła się zapytaj, no zapytaj się Pawła. No bo postawiłem jeden warunek. Kasia się ma od niego odpierdolić, albo on od Kasi. No ale jeżeli Piotrek kocha Kasię, to wiadomo, że myśli sercem. Dlaczego on nie ma z tą Kasię? Nikt sobie z nim rozmawia poza kanałami na przykład. No i nikt nie będzie musiał o tym wiedzieć. Słuchaj, ja popierdoli, czy on ją kocha, czy nie. To jest ich problem. Ale niech nie wciągają w to mnie przynajmniej. Jak? Ciebie? Jak on ci chciał powiedzieć, żebyś ty chrzestnym dziecka został? Paweł, no co ty kurde. Nie no, żartuję. Ale ty, ale jak to niech ciebie nie wciągają? Przecież to ty przyjęcia organizowałeś, nie ja. Piotrek. Słuchajcie, i tak będzie tak, że Piotrek robi Pawła po alimenty i tak się wszystko rozjedzie. Jakie przyjęcia? Bujaliście się kurwa po tych śmierdzących tureckich balbinkach, kurwa. Odpierdalaliście tam kurwa różne dziwne rzeczy. Obmawialiście wszystkim dupę. Śmialiście się ze wszystkich. I o czym ty mi mówisz? No ale to ty. Ale to ty jeździłeś po nią do hotelu. To ty ją na górkę lotniczą woziłeś. To ty ją po lotnisku woziłeś. No kurwa, no co ty chcesz ode mnie? No ja się do tego przyznaję, no i co? No to czego masz pretensje? To czego masz pretensje? Ale ty, ej, nie zagaduj. To dlaczego masz pretensje do mnie, że się z nią w Balbince spotkałem? Bo odkąd ona tutaj przyjechała do Polski... To tobie się popierdoliło w głowie. Nie można się z tobą dogadać. Dostałeś kurwa fisia na łbie i tyle. No. Ale to nie. Piotrek był kiedyś tak na przykład zakochany, tak jak teraz na przykład w Kasi. Czy on był zakochany, czy nie był zakochany, dopóki to nie wpływa na moje życie, to ja to mam kontrolę. Ale zaraz, Paweł, Jarek B też nie wpływał na twoje życie, a napierdoliłeś głupot. Piotrek, nie napierdoliłem, tylko już dawno o tym powiedziałem. To było dawno. No ale on wpływał na twoje życie? Nie chcę wracać. Ale wpływał czy nie wpływał? Czy ci przeszkadzał? Ale przeszkadzał ci w twoim życiu? Tak. Zajebiście ryzykujesz, poruszając ten temat. Ale to zajebiście. Ja nie ryzykuję, ty ryzykujesz. Niech będzie twoja wersja, bo jak, wiesz, czemu ty tak ryzykujesz? Powiedz, zobacz, postawisz jeszcze na szale, ile postawisz jeszcze na szale dla tej pani, żeby... Ale to ty nagadałeś głupot, nie ja. Ja tylko odpowiedziałem na pytania. Ja nikomu głupot nie nagadałem. Jak chcesz, to... No ale kurwa, Piotrek, to nie jest miejsce na internet, bo byś po prostu kurwa zgasł jak świeczka i tyle bym ci powiedział. No i koniec. Ale co bym zgasł? Co się stało? Sam dobrze wiesz, jak było, to po co prowokujesz? No, no właśnie wiem jak było, a ty nagadałeś głupot, no. Stawiasz wszystko na jedną kartę dla tej pani, ale... Nie, ja nie stawiam, tylko możesz opowiedzieć... Słuchaj, możesz opowiedzieć swoją wersję, dlaczego nie? Ja ci pozwalam, jak już zacząłeś, to możesz swoją wersję opowiedzieć. Spokój, Piotrek, nie ośmieszaj się. No jak się nie ośmieszaj, bo... Bo ja to, wiesz, ja to nie rozumiem jednego. Pierdolniesz coś,
i zadowolony jesteś, a potem kurwa ludzie się domyślają. Mów od początku do końca. Ludzie obserwują zbliżenia, ludzie obserwują z naszych stron rodzinnych to, co się dzieje tutaj i bardzo dobrze wiedzą, jak to wszystko wygląda. Także tutaj nie próbuj zrobić zaćmienia słońca, bo to... No to wiedzą, no to dlaczego nie możesz powiedzieć, jak ludzie wiedzą? No to Piotr, kurwa, taki żenujący jesteś, że nawet mi się... Ale nie, bo widzisz... Zobacz, ile możesz zaryzykować dla tej pani. Czy ty coś zdajesz sprawę, ile ty dla niej ryzykujesz? No, na pewno mniej niż ty. Kurwa, człowieku. Dobra, ale to już mnie nie obchodzi. Tylko jest jeden warunek. Że ja ci powiedziałem. Możemy ze sobą rozmawiać, a jak tej pani bardzo zależy na tym, żebyśmy się pogodzili, to niech się po prostu od nas odpierdoli. Wszystko. Zaraz, zaczekaj. Tutaj chcę tylko odpowiedzieć twojemu moderatorowi, Bartek N. Piotrek, to ty nie masz żadnego szacunku dla brata. Baniak masz zryty do granic możliwości. Bardzo dobrze, Bartek N. Bardzo dobrze. On ma do mnie szacunek. No to napisz może też jemu coś. To nie ja, wózek widłowy akurat. Słuchajcie, panowie, ja proponuję jedno. Piotrek jak kocha Kasię i będzie z nią miał dziecko, to niech się spotykają, przecież tylko dziecko ma swoje zostawić barnej. Musi wychować. Jak swoje! Jak swoje. Ale posłuchaj mnie, tak swoje. Jeszcze mało tego, że Piotrek się na pewno jak zwykle wrobi w alimenty i ty będziesz płacił. Słuchaj, najwyższa pora. Piotrek, wyobrażasz sobie, co by Barney wychował? Słuchaj, jakby Barney miał je wychowywać, to bym od razu do zoo oddał, kurwa. Ale nawet zobacz, ona napisała nawet na czasie, jak się będzie wszystko nazywało. Paweł Junior. No, bardzo za tym miłym akcentem zakończyć właśnie tej kłótni. Powinniście się dzisiaj poukładać. Piotrek. A kiedy rozwiązanie? Rozwiązane? Nie wiem, no kiedy się to wyciągnie. Miesiąc temu? Tobie się Piotrek to tak fajnie mówi, elegancko, ale zapraszam. Może Kasia siądzie na twojego tira. Może wejdzie z butami. I tak do śmiechu. Może masz rację, Krzysiek, ja tutaj też popieram, no, ale musiałem jakimś miłym akcentem tutaj was troszeczkę do siebie zbliżyć. Oczywiście, że bardzo dobrze zrobiłeś i jak zwykle wiesz, Józeś Sikora załatwił, kurwa. Józeś Sikora załatwił. Załatwiłem ci, że będziesz za brata płacił elementy, Paweł, no. Ty! Ale Piotrek jak się cieszy, nie? Ale zobacz, a później za 3 miesiące, wiecie co, mieliście rację, nie? Tu będzie nowy syn, Paweł. Ty! Najgorzej jak będą bliźniaki, kurwa. Kto wie, czy nie? Ja pierdol. Pośmieszkowali, także na razie trzymajcie. Będzie zgoda? Szczerze. Będzie zgoda? Szczerze. Piotrek. Co? Ile masz jeszcze baterii? Zaraz skończyć muszę, bo już kurwa 2 stopnie mi zostały. No i co, pogodziłeś się z tym Krzyśkiem czy nie wtedy? Z którym? No z bratem twoim. A, ja myślałem, że z tym, kurwa, z Białegostoku. No nie, na razie nie, bo nie chcę przyjechać do mnie. Ja już kupię flaszkę i kilo kaszanki. Ubera i jedziesz z Uberem do niego przyjeść, to w ogóle będzie miał... Ja chcę zobaczyć, jak z Ubera wychodzisz, no. Nie, no. Pogadaj z nim na osobności tyle. Trzymaj się. No, trzymaj się.